Witajcie, z tej strony Nigrum, a oto przed wami kolejny materiał z gry Amnesia The Dark Descent, czy też Amnezja Mroczny Obłęd. Jesteśmy w archiwach. Kontynuujemy eksplorację. Bardzo naprawdę przyjemna gra eksploracyjna. Czy tu się opłaca to zapalać? Chyba nie. No dobra, niech będzie, bo już źle się dzieje z naszym Danielem. Idziemy najpierw na prawo. Naprawdę jest przyjemnie, nie? Przyjemna eksploracja, przyjemne w ogóle jest zwiedzanie tego zamku. Zobaczymy, czy przyjemne będzie uciekanie przed potworami. Ale zło. Ale zło. Nie, nie mogę. Nie, zostawmy otwarte. Ja tu wrócę. Zostawmy otwarte, ja tu wrócę, to sprawdzić. Czy coś się z tym brzydkiego wydarzy. Dobra, możemy przebiec sobie do końca, możemy przejść tutaj. Ja po prostu teraz nie za bardzo wiem, którędy tutaj iść, dokąd iść. Dobra, tam coś kapie z sufitu. Wyglądało to jak krew. Oraz tam słychać jakiegoś potwora. Dobra, wróćmy tu do początku i sprawdźmy sobie o to przejście. Mogę podnieść? Nie, tej notatki nie mogę podnieść. A, postójmy. Postójmy troszeczkę w świetle. A tutaj byłam. Dobra, to jest pomieszczenie, w którym ja byłam. Nie no, powiem wam, te dźwięki mnie przerażają tutaj. Coś, już jakiś potwór jest, nie? Ale wcześniej też był taki motyw, że było słychać, że coś chodzi za nami. Było słychać jakieś dźwięki. Naprawdę, to jest niesamowite. Ja czuję, że zaraz naprawdę będziemy, o, uciekać, nie? 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Kurczę, w takiej najlepszej części on to skończył. Jestem ciekawa, co się stało z tymi ludźmi, z którymi on tutaj przybył. Czy oni po prostu gdzieś tutaj leżą pod tymi gruzami? Czy na przykład część z nich leży pod gruzami, a część stała się potworami? Bo też nie jestem pewna, czy goni nas tutaj... Wiecie, ściga nas jeden potwór? Czy ściga nas... O kurde. Nie wiem, czy to było dobre, co ja zrobiłam. Chciałam to podnieść, nie chciałam tym nawet rzucać. To się z automatu rzuciło. Samo się rzuciło, tak. Samo się rzuciło, słuchajcie. Właśnie nie wiem, czy ściga nas jeden potwór. Kurczę, cały czas tutaj coś tupie. Czy ściga nas jeden potwór w tej grze, czy ściga nas...
A ja zostawiłam to pianino. Ja zostawiłam to pianino otwarte. Tu cały czas coś chodzi. Prawdopodobnie ten potwór, bo no, człowiek by nie wydawał takich kurczę mrocznych dźwięków, nie? Nie, to jest ta skrzynka z kategorii nie, nie otwieram się. Ale przestał grać. Ja teraz nie wiem, które kroki są moje, a które są tego potwora, ale to na bank jest potwór, bo słyszeliśmy ten dźwięk, który on z siebie wydał, prawda? No, tylko pytanie, czy jest jeden potwór, czy jest właśnie więcej takich potworów? Nie wiem, co z tą urną. Czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, czy... Co ja zrobiłam, nie? Dobra, to jest to środkowe przejście, słuchajcie. Ja nie wiem, czy my jeszcze wrócimy do tych archiwów, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Ale w razie czego gdzieś tu dzienie, gdzie zapalę po prostu te lampy. Zostawię światło jakieś. Okej, zamknięte. Dobra, idziemy do światła. Kurczę, chcę... Darujcie, to menu, a ja chcę po prostu sobie wziąć notatki i wszystko, co my tu mamy. Diaries. Okej, jeszcze będzie trzeci dziennik Daniela. Mementos, co my tutaj mamy w Mementos? Find the key for the wine cellar, szukamy go. Może w archiwach go znajdziemy. Evidence in the laboratory has revealed that combining four chemicals can create a powerful... acid. To wiemy, że właśnie ten kwas, ale to dopiero jak dostaniemy się do piwniczki. The door leading to the... Aha, one u góry się zapisują, dobrze. The door leading to the local history room is locked. Is there another entrance? Albo będziemy szukać innego wejścia, albo będziemy szukać klucza. Nie, no tutaj to nie jest potrzebne. Ale tu coś grało, słyszeliśmy przed chwilą. Ja teraz to zamknę. Teraz to zamknę, bo zobaczcie, to się nie zamknęło. To pozostało otwarte, ale tu coś grało. Coś albo ktoś, coś, nie? Dobra, idziemy tu, słuchajcie. A kominek? Możemy kominek, ale nie ma sensu. No i słusznie mówiłam, że tutaj kapie coś czerwonego i wygląda to jak krew. I tu słyszeliśmy ryk tego potwora. Było słychać jego ryk. Dobra, tu się nic nie dzieje brzydkiego. Jak stan oleju. Wow, przepraszam. Oj, poleciałam troszeczkę. Poleciałam po bandzie. Dalej ból głowy nas męczy. Niedobrze. Czy możemy taki kamień odsunąć? No nie bardzo. Nie. To... No nie, nie bardzo. Floor plans, okej. Tam jest jakaś dziura. Oż ty w życiu, nie! Patrzcie na to! Przejście nam się zawaliło. Dobra, ja zostanę tutaj w świetle. Kurde, ja chcę... O, nasze mementos. Cały czas klikam po prostu przyciskiem menu, opcji, opcji na padzie. Must find a new way out of this area. O kurde. A ja poszłam tylko poeksplorować sobie poboczne, wiecie, przejścia, poboczne jakieś lokacje, bo my pierwotnie mieliśmy fabularnie się udać do tego Inner Sanctum, nie? Wewnętrznego sanktuarium. Jeszcze teraz się tu wszystko zawaliło i trzeba znaleźć nową drogę ucieczki stąd. No ale przynajmniej może jestem odgrodzona od tego potwora, albo jestem z potworem, jeszcze tego nie wiem. O kurde. Kingdom of Prussia. Central Prussia. Żadnej notatki nie podniosę, nie? Dobra, tu jest... No aż tak jasno to może nie jest. Unforgiven.
giving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Okej, okay, chyba my. Tak, my musimy się ruszyć. Okej, okay, myślałam, że on sam się ruszy. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Znowu coś gra, znowu coś gra bez kitu. Kto tu gra? Nie no, jest zamknięte. Zamknięte, nie? Nie, zostawiałam zamknięte, jest zamknięte. Okej, okay, znaleźli jakiś relikt. Znaczy nasz Daniel znalazł jakiś relikt i to prawdopodobnie była ta kula, którą widzieliśmy. I został, nie, ja to zostawię otwarte. I został wyciągnięty. Spod gruzów, ale ciekawa sprawa, nie? Co to był za relikt? Co to była za kula? Właśnie czemu w tej pierwszej notatce była też taka sprawa właśnie, że w pierwszej notatce, tej, w której właśnie Daniel wspomniał, że do siebie samego, że musi zabić, zamordować Aleksandra, którego tak mi się wydaje właśnie o nim mówił, pisząc o profesorze, że Aleksander jest zły, jest wściekły na niego? Nie no, bez kitu tutaj... Patrzcie na to, to się odkryło, nie? To się... Nie no, bez jaj, nie? To jest dobre. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Czyli oni tutaj to prowadzili z tym Aleksandrem, te wykopaliska. Okej, zachodnia sala i wschodnie krzydło. My żadnej mapki tutaj nie mamy w grze. Nie, po prostu nie mamy, nie. No dobra, no to nie mam innej opcji, słuchajcie, tylko sprawdzić tę dziurę. Okej. Jest to kruche, jest to do zniszczenia, ale nie samą ręką, więc może... Patrzcie, kamieniem. I on jest interaktywny, a inne kamienie nie były interaktywne. No i gra nas uczy przy tym, jak właśnie rzucać obiektami. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. O kurde, ja słyszę tego potwora, nie? Słyszałam ten dźwięk. Ta książka się świeci. Tak, taki... Nie tyle się świeci, odstaje od reszty, widzicie? I
to chyba właśnie o tym mówił Aleksander. Aleksander mówił, że trzeba właśnie być tutaj ostrożnym, trzeba skoncentrować się na tym dźwięku i to właśnie brzmiało jak jakiś mechanizm. Ja bym wzięła jakiś kamień albo książkę, cokolwiek i spróbowała to rozbić. Doskonale. Okej, czyli takie notatki niefabularne, które znajdujemy po prostu sobie gdzieś tam tutaj w świecie tej gry, nie są czytane przez lektora. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. 1801, wow. To nieco loru mamy. Lokalny folklor. Dobra, czyli taka ekstra notatka. Okej, czyli mamy tutaj mechanizm do odpalenia. Tu jest znowu taka książka. Dobra, to się nie otworzy właśnie. Dobra, nic tu nie ma, więc zostawmy to. I... O, mamy właśnie, patrzcie, światło. I to pewnie to się otworzy. Tak, tak. Właśnie to się otworzy. O, i tu jest książka. To sprawdźmy. On mówił, że szybko trzeba po prostu te wszystkie książki, wiecie, pociągnąć za nie. No, no i elegancko. Bo jeżeli usłyszymy ten dźwięk i ten dźwięk później zniknie, no to trzeba będzie od nowa to robić. Ale nie, udało się. Kluczyk. Kurczę, coś czuję, że w tej grze myślałam, że coś mi tu wyleci, wyskoczy jakiś potwór, ale nie. No on tu jest, on chodzi za mną, ewidentnie na początku gry też chodził w pierwszej lokacji za mną. Mamy wine cellar key, czyli mamy klucz do naszej piwniczki. Właśnie czemu właśnie piwnica została zamknięta? Coś tu. Czy to nie jest notatka z Aleksandra? Na przykład Wilhelm. Kim był ten Wilhelm? Wilhelm i jego głupcy, tak jak tutaj jest dopisane w tej notatce, przeszkadzali mu w jego pracy. On ich zamknął. Zamknął ich w piwniczce. The wine cellar will therefore be sealed off until the matter has been handled. O kurde, no to na pewno Aleksander zrobił. They can rot for all I care, czyli po prostu on o nich nie dbał, zamknął ich tam i tak jak tu napisał, że mogą po prostu umrzeć z głodu. Może nakarmi ich winem, napoje ich właściwie, no ale to jest I will feed them. Czyli mamy się spodziewać góry trupów czy góry potworów w piwniczce? Jedno z dwóch. Jedno z dwóch. Albo to, nie? Albo to. Tych książek nie mogę... Nie, tamtych nie mogę wyciągnąć. Dobra. Ale mamy klucz do piwniczki, słuchajcie. Czyli teraz... to jest ostatnie miejsce w tych archiwach, w tym miejscu. Tylko, że jak ja mam się teraz wrócić, to jest pytanie, bo ja teraz znalazłam inne miejsce, inne po prostu przejście. Ale wrócić się tak całkowicie... No to jest tędy. A nie, te drzwi się otworzyły. I one były zamknięte, no właśnie, i to jest powrót. To jest powrót do początku, no bo ja mam już tu, poza tym to ja już mam wszystko, nie? Dobra, chwila. Na światło. O kurde, widzieliśmy potwora. Oż ty w życiu. Noż kurde. A to się nie ruszy.
chyba pewne drzwi pozostaną zamknięte, ale ja muszę iść tam, gdzie on poszedł, nie? Bo ja się teraz wróciłam, tam wszystko zrobiliśmy. Nie wierzę, że to on grał. Tak. Tak. Boże, ja nie. Ja chcę z to... Spadamy. Uff, nie wiem. Poszedł sobie grać znowu na tym pianinie. Ja nie wiem, ja stąd spadam, ja nie chciałam... On był chyba gdzieś... Co jest? O! On chyba poszedł grać na tym pianinie. Ja go normalnie słyszałam obok siebie, nie? O! Jeszcze w ogóle przy tych wszystkich niecodziennych właśnie wydarzeniach, które nas spotykają, tu się jakaś maść pojawiła dzika. Cokolwiek to... Jest! Boże, to mnie atakuje. No dobra, słuchajcie. My mamy swoje, nie? My mamy swoje, to co zdobyliśmy. Idziemy do naszej wine cellar, do naszej piwniczki z winem. O, ona była tutaj. A tutaj jest wewnętrzne sanktuarium. Ale mam wrażenie, że skoro jakby tak poszliśmy, to ono się nie otworzy, nie? Mogłabym spróbować, ale szczerze powiedziawszy, wolę iść tak jak idziemy teraz, nie? Tak jak idziemy. Laboratorium. W ogóle jeszcze przy tych wszystkich wydarzeniach, co chciałam powiedzieć. Aha, klucz. Przy tych wszystkich mrocznych wydarzeniach to słychać jeszcze takie dźwięki, takiego drapania, skrobania. To po prostu jakby, nie wiem, coś działo się z naszą głową. Takie skrobanie i jest takie wrażenie, jakby coś wdzierało nam się do mózgu. Tak naprawdę takie nieprzyjemne drapanie, skrobanie. Tak reads wine cellar. Aha, w ten sposób, okej. Okay. Wchodzimy. Piwnica z winem. Piwnica na wino. Zobaczymy, co my tam znajdziemy. Widzieliśmy potwora i nasz bohater naprawdę, ale to naprawdę się wystraszył. Taki skórzany potwór, nie? Kurczę, genialny. Właśnie. Zobaczymy, przekonamy się, czy tych potworów będzie więcej, czy to był jeden potwór na całą grę, no ale tam w tej notatce Daniela na samym początku była mowa o tym, że jest cień, który za nami podąża, który nas ściga i nic z tym nie zrobimy, musimy uciekać, po prostu go unikać. To ja stukłam? Czy to ja stukłam? Dobra, to są ci ludzie, co... Dobra, my z góry przyszliśmy. Tu jest... O kurde, nie no, to się robi mocne. To my zastaniemy. Ja jestem ciekawa, nie? Tu? O kurde. O! Dobra, ja powiem szczerze, ja nie wiem dokąd iść, nie? Czy iść tu? Czy iść tam? Też właśnie mechanika otwierania i zamykania drzwi. Trzeba będzie to właśnie... Tam też są drzwi. Dobra, przejdźmy. O Boże. Jeżeli przeciwnik jest w pobliżu, to trzeba... If an enemy is near, stay out of sight and hide in the darkness. O Boże. I wyłączyć lampę. Ja się stąd cofnę, wiecie? Jeżeli ja tam podeszłam i gra mi mówi, że jeżeli przeciwnik jest blisko, to wyłącz lampę. Nie. I jeszcze sieć w ciemnościach. Super. Idę tutaj. Skoro gra mi mówi tak, to znaczy, że tam może być gdzieś wróg. A ja nie chcę, kurde... Teraz
mieć do czynienia z jakimkolwiek wrogiem. Idziemy w Explore. Boże, to będzie tragedia, nie? Okej, okay, czyli on ich otruł i ja nie mogę. O, Aleksander zamknął ich tutaj, nie miał z tym żadnego problemu. Nawet już nie chodziło o to, że on chciał ich po prostu wziąć i, wiecie, zostawić. Tu jest jakiś alchemik... jakiś alchemiczny składnik. Słuchajcie, ja się boję go brać. Jeżeli już gra poinformowała mnie, że w pobliżu... Jeżeli w pobliżu jest przeciwnik, jeżeli... Nie, że go... Tam zaraz spotkamy, ale jeżeli jest, schowaj się w ciemności i zniknij z widoku, nie? Zniknij, kurde, z miejsc, gdzie jest jakiekolwiek światło. To będzie straszne. Będzie straszne. Ukrywanie się przed wrogiem, siedzenie w ciemnościach. Przy tym to, jak ciemność będzie wpływać na naszego bohatera. Aleksander otruł Wilhelma i pozostałych ludzi. Już nie chodziło o zamknięcie ich po prostu tam, on ich otruł. Oni nawet nie wiedzieli, nie mieli pojęcia. Ja się boję, nie? Ja tu se siądę. O, potrzebujemy oliwy. Gra się chyba nie pauzuje, jak jestem w inwentarzu, co? Jedną sobie na razie zostawię. Mamy Aqua Regia. Ja się boję, że jak ja właśnie teraz wzięłam tego potka, to się pojawi przeciwnik, nie? Ja się tego boję. A ja się teraz boję wyjść stąd, nie? Ja słyszę kroki. Słyszę. Kurde, to jest straszne. Schowałam się tutaj za tą szafą. Jak dłużej siedzimy w ciemnościach, to można powiedzieć, że trochę widzimy co nieco w tych ciemnościach, ale to jest dramat. Ja się boję, nie? W tej szafie nie mogę się schować. Czy bardziej się boję, bo nie wiem, co ten przeciwnik może nam zrobić, nie? A raczej... że to ja. Albo on jest na górze, bo tu się coś sypie z tych desek. I słychać kroki. Kurde, no to na pewno zdecydowanie nie ja, nie? Nie wiem, ja... Właśnie, no, coś chodzi nad nami. Się? O kurczę, ja teraz nie wiem, czy to po prostu tak dla klimatu, tak jak z tym pianinem, że coś sobie grało, coś niewidzialnego, czy coś faktycznie tu chodzi. Wiecie, co ja zrobię? Może to jest głupi pomysł, może to jest dobry pomysł, ale zablokuję drzwi ciężkimi kamieniami. Otwierają się w moją stronę. Ja po prostu... O, mamy kolejnego... Patrzcie, mamy kolejnego tego. Dobra, to ja go na razie nie biorę. Na spokojnie. Może to głupi pomysł, może on się przebije, może się nie przebije, kto wie, ale trzeba próbować. Jeżeli mamy się ukrywać, mamy uciekać, mamy korzystać z takiego typu rzeczy, to czemu nie? Może nie będzie aż tak silny, może się łudzę, a może nie. Na spokojnie, bo to widzę, że to jest gra takiego typu, że jak dotkniesz fabularnego przedmiotu, to się zaczynają dziać bardzo złe rzeczy.
Właśnie jak trochę przebywamy dłużej, no to jest okej, nie? Troszkę się coś tam widzi, ale niedużo. O! Patrzcie na to, mamy beczułkę, dzięki której możemy napełnić sobie lampę. Super. Super, bo ja już więcej nie mam, mam tak to jedną, więc napełniliśmy sobie. Ja sobie teraz wezmę ten alchemiczny składnik. Calamine podniosłam. O kurde, co tu się dzieje? Ja mam nadzieję. Boże. Ja mam nadzieję, że tu się nic złego nie wydarzy, nie? Ale wyrwało nam całe drzwi. Dobra, słuchajcie, myślę, że zakończymy sobie. Zakończymy sobie ten materiał. Dalej przejdziemy sobie już. Myślę, że następnym razem. Kurde, no mamy dwa składniki. Mamy dwa składniki, mamy Calamine, Jar of Calamine i Aqua Regia. Z tego co widziałam, potrzebujemy czterech właśnie składników. Też w notatce była mowa o czterech składnikach. Jeśli będzie dobrze, jeżeli tutaj nic się nie wydarzyło i któryś nie zmienił położenia, to pozostałe dwa też tutaj są. Także to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam do komentowania oraz zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z różnych gier. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.